O! O, ta noga ta i ta noga. Skarpeta. Za to cię pokochałam. O! Tak właśnie uwiodłem Zuzę. To jest to spojrzenie, to jest ten rodzaj kuszenia. I pokazuję gałązce, bo... Bo się jeszcze nie oprę. Bo się nie oprę, a jakby kumplujemy się, nie chciałbym tutaj kwasu. Tak te klapki, no. Ale moim zdaniem jest to bardzo seksowne. Cześć, tu Zuza. Cześć, tu Paweł. Cześć, tu Paulina. 6 października na Polsat Box Go wchodzi nasz nowy serial Rafi. I teraz niezwykła niespodzianka. Pokażemy wam co? Zakulisowe zdjęcia. O, to jest moje pierwsze zdjęcie, które zrobiłam na planie w mój pierwszy dzień. Melka to moja postać. Bardzo zdziwiłam się, że mam kamper. Bardzo mi się też podoba, jak Zuza tu wygląda. Niejednokrotnie wykorzystywaliśmy tą stylizację w domu. Ta postać w ogóle, Melka, ja myślę, że ona będzie bardzo lubiana przez widzów, bo to jest taka no niesamowita dziewczyna, bardzo ciepła. I mnie się ona kojarzy z Milą Jowowicz w Million Dollar Hotel. Mówiłaś mi to, tak. No. Moja Mila. Tak. To było strasznie zimno. Widać po kurtkach ludzi. To są prawdziwe męskie sprawy. Widziałam to na własne oczy. Słuchajcie, to jest Bartek, reżyser, Maciek, operator i ja. Maciek jest też mistrzem juniorów w boksie i trenerem boksu i Maciek nas trenował. Słyszę jakieś dziwne dźwięki pod moim kamperem. Otwieram, a oni się tam tak, no, trenują. Także więc... to jest naprawdę nie lada i pozdrawiam Maćka. O, a tu jest Bartek. Bartek Prokopowicz. Reżyser, zobaczcie jak to wygląda. Sam mógłby być aktorem, bo moim zdaniem jakby Jean-Claude Van Damme miał tatuaże, to by wyglądał właśnie tak. Słuchajcie, w ogóle przez większość kręcenia cały czas było zimno. To jest druga w nocy. To jest między ujęciami i mamy założone kurtki ocieplające. Tak, jak tylko kończyło się przerwa, oni wszystko nas to zdejmowali. Było strasznie zimno. I myśmy grali. Ja tak próbowałam powstrzymywać drżenie. O, to proszę ty mów. To są zdjęcia wykonane do scenografii, czyli takie sztuczne pozowanki z moim ukochanym Svenem. O, a tu jest bardzo ciekawa rzecz. To są moje włosy. To była przygotowywana peruka pod mojego dublera. Podobieństwo jest uderzające. O! O, tak. To twoja ekipa. To jest sam szatan we własnej osobie. Piotrek ma tę samą kurtkę do ocieplania czoju. Ona wędrowała. Ja wędrowała. Też nie grałam wiele razy. O, popatrzcie, zobaczcie kto tu. No. Graliśmy z Panasewiczem, więc to było dla mnie, słuchajcie, zaszczyt. No tyle, takie zdolne chłopaki obok mnie, nie? No po prostu jak to nie czuć się królową. To jest ładne zdjęcie. Tak, jak z portretu, prawda? Ja pamiętam, jak ja zadzwoniłem do Olafa, czy zechce wziąć udział w serialu. I tak się ucieszyłem, bo to jest jakby rola taka wymyślona i pisana jakby z myślą o nim. Że no tak pięknie go zagrał i jest w ogóle... Chcę tutaj wyznać miłość publicznie do Olafa Lubaszenki, którego bardzo lubię. I jakby w tym świecie aktorskim jest takim słońcem. Podłączamy się. Tak. O rany! No tu jest Marta Dąbrowska, Agata Wątróbska, no i ja, i myśmy były wszystkie razem na roku, jeszcze z Pawłem. No i tutaj czekaliśmy w takim namiocie, bo oczywiście na zewnątrz było strasznie zimno, w namiocie było mega gorąco, ja tu w jakimś pięknym szlafroczku. Proszę państwa, robimy tak, czy to jest na pewno Agata Wątróbska, czy Nicole Kidman? Ja bym z chęcią od was coś zjadła. Jabłko, to byś nie dostała mojego pieroga, nigdy. A to jest kto? A to jest diabeł. Wiem, że to się powtarza, ale było zawsze tak zimno i graliśmy klub motorowy i on był w takim miejscu, gdzie jest piec i tam nie było ogrzewania. I to było jedyne ogrzewanie, były kolejki do tego pieca, a Rogut tak się ustawił, że w związku jako diabeł, że zajmował się piecem i palił, cały czas było mu ciepło. Pomyłka, bo to jest twoje zdjęcie z Tindera. Patrzcie, jeszcze tutaj mam kawałek jakiś, widać, że troszeczkę coś do jedzenia albo pasta do zębów. No, ale generalnie, bo śmialiśmy się, bo nasza główna kostiumograf, Dźwinka, jest ze Stanisławowa, z Iwano-Frankiwska na Ukrainie i właśnie, a akurat tak się złożyło, że takie przyrządy do robienia loczków były w kolorach Ukrainy, no i tak. Piękne. To jest barokusko. Trzeba je oprawić. Dzięki. O. Polska gola? Graliśmy scenę, że właśnie z Szuszu. Też czyli z Tomkiem Szuchardem. Z Tomkiem Szuchardem. Wybitnym polskim aktorem. Kibicowaliśmy. W ogóle prywatnie też z Szuszu kibicuję. Oglądam wszystkie mecze z Szuszu. No to wszyscy. Sambor, Czarnota, Michał Piela. Michał Piela, Zuza, Marta Dąbrowska, ja i tak. Bartek, reżyser, omawiał sceny, mówił jak mamy zagrać. Ja ale nie powiemy jakiej sceny kręciliśmy, bo byśmy spalili. Więc zapraszamy 6 października. Bo wtedy my też się spotykamy. Tak? Właśnie, my się wtedy spotykamy oglądać pierwszy odcinek. I zapraszamy was także do oglądania. Polsat Box Go! Go! Oglądać. Koniec! Koniec! Jezu! Dobra.